typa serdecznie. Co to mam do zrobienia? No dobra. My mamy w ogóle iść. Aha, tutaj. Nie no, to spoko, to idziemy do znaku, że będę taki kawał. Tak przecież jak na razie nie mamy zadań żadnych. Yennefer jest w Wizimie. Mam tam paru znajomych, więc... Coś nie tak? Rozejrzyj się. Będzie awantura. Co to za jedni? Patrioci. Piją siódmą kolejkę za Temerię i już ich pięści świerzbią. Nie widzę tu Nilfgaardczyków. Kogoś sobie znajdą. Kupię prowiant na drogę i jedziemy. Geralt, nie mieszajmy się. Ten jeden raz. Co się stało z tarczą? Zdjęłam. Zdjęłaś? Może złote słońce zawiesisz? Nie mogę tu mieć temerskich barw. Jeszcze przyjdą i karczmy spalą. Może to prawda, co gadają, że cesarscy ci mili, że Nilfgaardzka kurwa. Puszczę to w niepamięć, Litka, bo wiem, że ci żal serce toczy. Gówno wiesz. Powiesili mi siostrę, wywlekli ją przed klasztor jak psa. Powiedzieli, że w Nilfgaardzie nie ma miejsca na zabobony, że gniewu boskiego się nie boją. A ty nie boisz się? Gdyby nie Anulka, dzieciak by ci się pępowiną zapusił. Masz syna, bo cię siostra w połogu pilnowała. Nie boisz się gniewu boskiego? Nie boisz się, ty suko! Zostaw mnie! Znacie ten medalion, ludzie. Wiecie, co oznacza. Odstąpcie. Cała jesteś? Ludzie, mówią, że wiedźminy dzieci porywają. Co wam cesarz obiecał, odmieńcy, co? Może państwo własne, jak drzewie elfom? Precz stąd wszyscy! My nigdzie nie idziemy. Wy też zostajecie. Oni już się nie cofną. O, będziemy się ciąć. Widzę. Należy teraz do mnie. Kurwa!
Już dobrze, po wszystkim. Zostaw! Nie zbliżaj się! Widzieliście jego twarz, bogowie! Odejdź stąd i nie wracaj nigdy! No tak, teraz będzie nas... No to tyle z niemieszaniem się. Blisko nam. Chodźmy. To nie myśmy zaczęli tę burdę. Wymówki, wymówki. Cały ten. O, hehe. I Yennefer? A jak? Dostałam raport, że w Białym Sadzie pojawił się Wiedźmin. Wiedziałam, że to ty. Że jedziesz moim tropem. Mogłam poczekać, aż mnie znajdziesz. Ale wiesz, cierpliwość nigdy nie była moją mocną stroną. Dobrze cię widzieć, Geralt. Jeszcze lepiej byłoby cię uścisnąć. Gdyby nie to, że jesteś cały we krwi. Wybacz, nie spodziewałem się ciebie. Szczerze mówiąc, to w ogóle nie tak wyobrażałem sobie to spotkanie. Mhm, a ja? Bez obstawy Nilfgaardczyków, jak mniemam. Yennefer, nie zrozum mnie źle. Też się cieszę, że cię widzę. Ale jesteś nam chyba winna wyjaśnienia. Udzielę ich, ale już w zimie. Szykujcie konie. Ostatnie 6 miesięcy spędziłem w siodle. Nie widziałem cię od 2 lat, więc o ile czas nie goni... Niestety goni. Ktoś na ciebie czeka, Geralt. Ktoś, kto czekać nie lubi. Cesarz Emhyrfar Emrejs. A, cesarz. Dla przyjaciół biały płomień tańczący na kurhanach wrogów. Wątpię, żeby zaliczył mnie do tego grona. Kiedy się ostatnio widzieliśmy, chciał mnie zabić. Cóż... A teraz chcę ci złożyć propozycję. Z gatunku tych nie do odrzucenia. Ja nie odrzuciłam, choć mogłam. Ciekawe, co zaoferował ci w zamian. Mało jest rzeczy, a jeszcze mniej ludzi, dla których byłabyś gotowa poświęcić swoją niezależność. Im szybciej wyruszymy, tym szybciej się dowiesz. A ty? A ja pojadę w drugą stronę. Zdaje się, że zaproszenie do Wyzimy jest imienne. Poza tym mam co robić. Kaer Morhen. Pamiętasz? Tak, pamiętam. Dzięki za pomoc. I do zobaczenia. Jak twój koń? Szybki jest? Nie narzekam. Czemu pytasz? Chciałabym wrócić za solidne miejskie mury tak szybko, jak to możliwe. Śniłaś mi się niedawno. Znając ciebie, to pewnie był nieprzyzwoity. Tylko na początku, a potem... A potem?
Pogadamy o tym jutro, dobrze? Po audiencji. W poszukiwaniu Yennefer, swej dawnej miłości, Geralt trafił w pobliże wsi Biały Sad. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina tylko o krok, ale cały czas pozostawała nieuchwytna. W końcu, dzięki komendantowi nilfgaardzkiego garnizonu, Geralt dowiedział się, że Yennefer przebywa w Wyzimie. Może być. Myślisz, że Mchyra obchodzi, co mam za uszami? Wasz mość raczy mówić o cesarskiej mości, używając pełnego tytułu albo wcale. Wasz mość zasiądzie na berżerze. Na czym? Na tym krześle. Kledwyn, proszę wasz mość ogolić baczki na pół cala. Co jest nie tak z moją brodą? Myślałem, że dodaje mi powagi. Ale ujmuje elegancji. W Nilfgaardzie broda uchodzi za niemiłą oku. Zwłaszcza, jeśli zalęgły się w niej wszy. Byłem długo w drodze. Zresztą nieważne, róbcie swoje. Proszę odchylić głowę i nie ruszać się. A także odpowiedzieć na parę pytań. Wasza wielmożność, nie wiem, czy to jest właściwy moment. Ciężko o właściwszy. Ludzie stają się niezwykle szczerzy, kiedy czują brzytwę na gardle. Morvran Vorgis, dowódca dywizji Alba. Zanim zostaniesz zaprowadzony przed oblicze cesarza, Wiedźminie, muszę zweryfikować pewne informacje. To tylko formalność, ale trzeba jej dopełnić. Oczywiście, porządek w papierach musi być. A zatem Geralt Rif. Miejsce urodzenia nieznane. Rodzice nieznani. Wiek nieznany. Ale to nieistotne szczegóły. Przejdźmy do ostatnich wydarzeń. Oblężenia zamku Lavaletów. Losów dowódcy obrony Ariana. Walczyliśmy po różnych stronach, prawda? Ale spotkaliśmy się w tych samych lochach. Arian uciekł, przy okazji podpalając zamek. A, to tłumaczy skąd pożar. Nasze raporty mówiły, że wybuchł za sprawą smoka. Dalej. Potem schroniłeś się w urokliwym Flotsam, skąd przebiłeś się w okolice Vergen. Tylko jak? Miasto uchodziło za odcięte od świata. Wyrwałem się stamtąd razem z Vernonem Roszem, przywódcą niebieskich pasów i... Mordercą nieludzi. Ten jegomość jest nam znany, Wiedźminie. Ciekawe zawierasz sojusze. Aha. Coś mi mówi, że najciekawsze jeszcze przede mną. No, pytaj dalej, bo mi zaraz broda odrośnie. To ogolimy cię raz jeszcze. Następnie... I znów mieszałeś się w sprawy możnych. Bo możni uwięzili Triss Merigold. Powinieneś wiedzieć, że to bliska mi osoba, a ja bliskie osoby mam w zwyczaju ratować. I zrobiłeś to, przy okazji doprowadzając do tego, że Radowid ma na usługach kapitułę czarodziejów. Nilfgaard dopiero co wszczął wojnę, niesprowokowany, więc powstrzymaj się od moralizowania. Niech wasz mość siedzi spokojnie. Już kończę. Będzie trudno.
Bo z tego co wiem, wkrótce potem patrzyłeś, jak wadliwy Megaskop rozrywa twoją znajomą. Shile de Tancarville na kawałki. Tak, to dawna znajoma. Na tyle daleka, że nie było mi jej żal. I na tyle bliska, żebym wiedział, że sobie zasłużyła. Wydaje mu się, że jako jedyny wie, co jest dobre, a co złe. I że daje mu to prawo wymierzać sprawiedliwość. Tak cię opisał twój druh, Leto z Gulety. Całkiem trafnie. Mój druh, a wasz agent. Cóż, racja stanu wymaga czasem trudnych aliansów. Nawet z Wiedźminami. Alians wciąż trwa? Co się dzieje z Leto? Miałem nadzieję, że to ty odpowiesz na to pytanie. Ach, czyli Leto się przed wami ukrywa. Zapewne nie bez powodu. Racja stanu się zmieniła, co? Nie wiem, gdzie jest. A gdybym wiedział, też bym ci nie powiedział. Choćby z brzytwą na gardle. To chyba wszystko. Jeszcze podpis poświadczający, że zeznałeś prawdę i tylko prawdę pod groźbą więzienia bądź śmierci. Oj, to więc... bym chyba tutaj nie dał się chyba... Skoro procedury zostały wypełnione, proszę wielmożność o opuszczenie pokoju. Będziemy waszmości Geraldowi dobierać strój. To ważna sprawa, ale obędziemy się bez asysty generała. Cóż, szkoda. Mógłbym coś doradzić. Bywaj, Geralt. I udanej audiencji. Czuję się raczej, jakbyście szykowali mnie na wesele. Wtedy przygotowałbym waszmości surdut, frak bądź ewentualnie tużurek. Tymczasem waszmość ma do wyboru teszat. A gdzie moje ubrania? Tam, gdzie powinny były znaleźć się dawno temu, u praczki. Dostaniecie je po audiencji, czyste, nakrochmalone. Waszmość niech oznajmi, kiedy się namyśli co do stroju. Dobra. Wedym, rodem z klecht Nordlingów, nie do wiary. Szkoda, że nie mam czasu. Książka się przeczyta potem. Dobra, to muszę wybrać, tak? Który... Czarny waszmości służy. Czy waszmość jest kontent ze stroju? Kontent byłbym w ćwiekowanej kurtce i z mieczem na plecach. Ale trudno, skoro wpadłem między wrony. Słucham?
Takie powiedzenie. To co teraz? Będziesz mnie pudrować? Nie ma potrzeby. Waszmość posiada dostatecznie jasną karnację. Ale nim staniecie przed władcą południa i północy, muszę się upewnić, że waszmość wie, jak się skłonić. O, no to się upewnia i potrafię się ukłonić, nie jestem chamem. Nie jestem takim chamem, żebym nie wiedział, jak się ukłonić. To niech waszmość zademonstruje. Tak, proszę waszmości, można co najwyżej ukłonić się kurwie pod latarnią, a nie cesarzowi Nilfgaardu. Proszę patrzeć. Stopa wyciągnięta, dłoń wyprostowana, głowa w dół, aż broda dotknie piersi. Niech waszmość powtórzy. Przesuń prawą nogę do przodu, połóż lewą rękę na piersi. Przesuń lewą nogę do przodu, połóż prawą nogę na piersi. Cóż, ruchom brakuje płynności i gracji, ale po nordlingu mniej się oczekuje. Proszę za mną. Do cesarza waszmość odezwie się tylko na wyraźne życzenie, odpowiednio do tytułu. Wasza arcymagnificencja? Widzę, że waszmość w humorze do żartów. Boję się, że cesarz może tej dyspozycji nie podzielać. Wystarczy wasza wysokość. Wypowiedziane głośno, wyraźnie i z szacunkiem. Imgrimie ep art herzer, deitfen adan in karn ep morwut. Emhyr far emreis. Ukłon. Wasza cesarska mość. Coś mu nie wyszło. Areir ep to orde. Evelien namen vadgen vavort. Myślałem, że przed nikim nie zginasz, Karku. Nie chciałem sprawić przykrości Chamberlainowi. Swój chłop. Zgaduję, że nie wezwałeś mnie, żeby powspominać stare dobre czasy, więc... Milcz. Moja córka Cyrilla wróciła. Jest w niebezpieczeństwie. Tropi ją dziki gon. Masz ją znaleźć i przyprowadzić do mnie. Ilu ludzi liczy twoja armia? 20 tysięcy? 30? Czemu akurat ja? Wiesz przecież. Bo ci ufa. Ufa, prawda? Więc powiedz, czemu jej szukasz? Przecież nie chodzi o to, żebyście nadrobili stracone lata, prawda? Chodzi o rację stanu, jak zawsze. Słuchaj, skończmy te podchody i tak się zgodzisz. Choćby dlatego, że ci zapłacę. Więcej niż zwykle bierzesz za zlecenie, znacznie więcej. Potrzebuję informacji, nie motywacji. Ciri zostawia mało śladów. Ciężko będzie ją wytropić. Możesz liczyć na pomoc mojego wywiadu. I wojska, jeśli zajdzie potrzeba. Resztę powie ci Yennefer. Koniec audiencji. Mereryt! Zaprowadź go do czarodziejki. Waszmość pozwoli za mną. Proszę.
proszę trzymać się blisko. W pałacu jest wielu dostojnych gości, których waszmość brzydzi. Nie powinien niepokoić. Jest samego rana, Galen, a jest Bakel. Południe. Bakel, spokój. Wiesz, z kim masz do czynienia, żołnierzu? Jestem Herevard II, książę Elander. Nie dość, przekaże mi się tu stać. Ja, Annel. That's Steven Enenect. Estuum SSA. Sege, na tuwe. Esekitie, kyn vrebrainegar. En selfie de gadbre eseplente et nord. En selfie de den sicher hefi. Gdy waszmość skończy, proszę do mnie przyjść po swoje rzeczy. Naostrzyłeś już to pióro? Tak, tylko zapisuj. Prawdziwą władzę w Nowigradzie sprawują nie rajcy ani kupcy, tylko kościół wiecznego ognia i przestępcy. Czasem jednych trudno odróżnić od drugich. Cechują się podobną bezwzględnością i cynizmem. A proszę zaczekać, wasza wielmożność, nie nadążam. Wiesz co, sam sporządzę ten raport. Potem go tylko przepiszesz na czysto. W trzech kopiach. Książki. Geralt, wyglądasz szałowo w tym kubraku. Ja tam nie mogę się doczekać, aż go zdejmę. W innych okolicznościach potraktowałabym to jako propozycję. Może nawet bym z niej skorzystała. Ale mamy co robić. Już rozumiesz, czemu jestem na dworze Mhyra? Mhm. I wygląda na to, że płyniemy odtąd na tej samej łodzi. Ciri rzeczywiście wróciła? Nie ma mowy o pomówce? Zobacz. Według relacji naszych agentów wygląda teraz mniej więcej tak. Mała wiedźminka wyrosła na niezłą pannicę. Wyrosła z kobana. A niech mnie rzeczywiście wydoroślała. Trochę lat minęło, odkąd ćwiczyliście razem w Kermoren. Wiele się zmieniło. Ty nic a nic. Stęskniłam się za tymi twoimi niezdarnymi komplementami. Ale skupmy się na razie na Ciri, dobrze? Racja. Emhyr mówił, że idzie za nią dziki gon. Ciężko byłoby mi w to uwierzyć, gdyby nie wczoraj. Jak oni nas wywęszyli? Przeze mnie. Widzisz... Szukam Ciri od miesięcy. Zaklęcia lokalizacyjne, haruspicja, geomancja i tak dalej. Wiedziałam, że dziki gon może to wyczuć i znaleźć mnie. Ale myślałam, że ich oszukam. Cóż, nie do końca ci wyszło. Od jakiegoś czasu czułam, że mam ich na karku i że polują na mnie. Gdyby nie ty i żołnierze Emhyra, dopieliby swego. Nie mogę ryzykować kolejnego takiego spotkania. Pora skończyć z szarami namierzającymi, czas sięgnąć po bardziej tradycyjne metody. Po najlepszego tropiciela, jakiego znam. Musisz ją znaleźć, Geralt, zanim zrobi to dziki gon. To gdzie dokładnie? W Velen i w Nowigradzie. Ślad w Velen jest najbardziej obiecujący. Pojedź tam w pierwszej kolejności. W karczmie na rozstajach spytaj o kupca Henryka. To agent cesarza, skontaktuje się z tobą. I co, tyle? Żadnego hasła, tajnych znaków? Żadnych tajnych znaków. Przykro mi, że niszczę twoje chłopięce wyobrażenia o pracy wywiadu. Z Nowigradu mamy tylko niesprawdzone informacje, plotki.
ale tam może ci pomóc nasza wspólna znajoma. Niejaka Triss Merigold ma ponoć przytulny apartament w kamienicy przy głównym rynku. Na pewno się ucieszy, jak mnie zobaczy. A ty co będziesz robić? Wybieram się zaraz na Skellige. Doszło tam do magicznej eksplozji, która zniszczyła pół lasu. I ma chyba coś wspólnego z Ciri. Będę w Kertrolde. Dołącz tam do mnie, jak już się czegoś dowiesz. No i znów się rozjeżdżamy. Szkoda, ale rozumiem, czas goni. Goni, prawda. Więc może od razu teleportujecie do Velen. O nie, nie ma mowy, pojadę konno, jak tylko się przebiorę. Jak wolisz. A tak na marginesie, naprawdę dobrze ci w czarnym aksamicie. Mówisz, może oprzyję sobie nim zbroję. Powodzenia je. I wzajemnie. Słuchaj, jeżeli chcesz się dowiedzieć, co się działo na świecie, gdy włóczyłeś się z Wezemirem po bezdroże, porozmawiaj z ambasadorem Faradre. To on, o tam. I Geralt, wiem, że jest wojna i tak dalej. Ale nie próbuj zostać bohaterem, dobrze? Po prostu sprawdź te ślady i przyjedź do mnie. W jednym kawałku. Będę na ciebie czekać. Okej. Co to jest?